Cześć, witajcie, z tej strony Olek, witajcie już w 22 odcinku z LSA 17 z serii Rolników Czech. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wywozem zboża i nowymi nawykami. Jest dzisiaj ze mną Karol, witaj, wpadajcie na jego kanał, Bioszwenda, ja jadę case'em. Po nowe nabytki, już wszystko jest dogadane. Ty masz nowy nabytek jakiś, nie? Czy nie? No mam. No. Jeden czy dwa? Ciągnik. Nie mów. Ale ile sztuk? Wiesz, trzy. Okej. No ja przyjadę, będę zmuszony przyjechać lawetą, bo ja mam o wiele więcej ich. O. Dobra. Wykosztowałeś na to. No i mi zostało 2000 na koncie i 20 w kredycie tysięcy jestem. Bierzemy case'a, to jest pierwszy mój nabytek. Tu są kolejne dwa przyczepki Fligla. Pokażemy nabytki moje. Tu jest to moje, poczekaj, zaraz ci Karol pomogę. To jest Karola i to moje. To jadę ci do czworem. A przyczepę podczepić, okej, już. Złóż to! No, co ty robisz? No nic! No co ty robisz? Twoja przyczepa. Składam. Mój case! Moja przyczepa. Ale ty masz sterowanie w tym dojdźworze, masakra. Pomożesz mi powozić maszynę? Jak zapłacisz? Ja ci pomagam. Ja ci przeleję 5000 za pomaganie. Ja ci też 5000 przeleję. Ty sąsiad jesteś bardziej ten. Bardziej się przyda hajs. Co? Aby się bardziej hajs przyda chyba. No chyba tak. W banku. W windykacji jestem. Na 20 tysięcy. To żonka mi nie dała odśnieżyć mu. Ci. Czy się mi nie dała cię odśnieżyć. Wygoniła mnie z podwórka i tak trochę masakrycznie. Dobra. Dobra, ja... Sąsiad, masz tu miejsce? Masz. Co, do mnie chcesz przywieźć to? Co? Chcesz to do mnie przywieźć? No chyba, no nie, w sensie, ale ty chyba czym będziesz mi wziął? Moim czy twoim czujnikiem? Muszę się nie patrz, to jest nieważne. Ten bimberek się robi. A, okej, okay, zamykam już. W sensie, odmówiłem, nie otwieraj. Czekaj, zobaczę na górę na chwilę. Cukier, proszę, destylacja. Czekaj, bo miałaś na tak wrzuciło. Sąsiad Wundston. Nie. Co? Co nic tu nie ma? No nic nie. Sąsiad. My sąsiedzi. Ja nic nie powiem. Ja nic nie wiedziałem. Jeżeli. Jeszcze tylko dwa dni i będzie gotowe. 80%. Jeżeli mi pomożesz maszynę powozić, to nic nie powiem. No ja też sąsiad wiem, że twoja żonka pędzi. Cicho, zamknij jej! No dobra, Bierfenda, jedziemy. No już biorę bier. Siadaj. Ej, drzwi otworzę, przecież. Zamknij drzwi. Jedziemy. Ogień na gary. No, ogień. 40 przez podwórko. Dobra, jedziemy sobie. Kurna. O. No, jedziemy z sąsiadem.
No, jedziemy. Oni mają dużo nabytków strasznie. No, wyjeżdżamy. Przykupiłem ją. Dobra, jestem już. Dobra, sąsiad otworzy drzwi. Dobra, bierz rozrzutnik. Jeszcze czekaj, bo na chwilę zaraz będę. Albo coś bierz, pług na przykład sobie weź mój. Wezmę rozrzutnik, będzie ładnie wyglądać. Poczekajcie chwilę, bo muszę jedną sprawę załatwić. No, idealnie popychamy. Zwykle sąsiad musi sprawę sąsiedzkie. O kurna! Tylko nie wiem gdzie ta wieś. Czekaj jeszcze cofnę. Poczekam na sąsiada. Dobrego. Standardowo. Coś nie może odpalić, kurde. Dobra. Kurde, no. W sensie to ma takie pytanie. Ciągnik nie chce mi odpalić. Czekaj, ja zaraz ci poszperam tam. Ale fajny rozrzutnik, nie? No, spróbuj. Puść mnie, sąsiad. Ty, sąsiad, przewodów! Nie podpiąłeś w rozrzutniku, dlatego. No, dobra, to gdzie to wiesz? No do mnie, nie? No, dobra. Kurna, ale wieje. Fuck! Sąsiad, nie bądź taki mądry. Nie śpieszy się nam. No, tylko że ja hamulców nie podpiąłem, dlatego, nie? Dobra, bo ty. Cyk, trójka. O, tu ślisko. Ogień czwórką 4-4! Sąsiad, jakby twój rozrzutnik nowy zarysował, to co byś mi zrobił? Kupiłbyś nowy. Ja zamalowałbym. Bym kupił spray z Ikei i tyle starczył. Też tu! Byś musiał jechać 200 km po lonewym do Ikei. Spokojnie. Tu Ikei! Wiesz, to na liczniku i już jestem. Tu Ikei nie ma. O, już zakręt widzę, dobra.
Dobra, jedziemy, jedziemy. Ja się muszę sąsiad wytryskać. Na poboczu za koło. Muszę się wytryskać za koło na poboczu. Sąsiad! O, dobra. Sąsiad! Ja widziałem! 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 Też tu wodę rozlał. Ty tam uważaj. Widziałem i zabijecie. Sąsiad uważaj, spokojnie, cała jest przyczepa zdrowa. Jaki przyczepa? Tak, ryżotnik cały zdrowy. Nieklepany. Wyklepany? Nieklepany. Aha. Zaraz go trzeba będzie klepać. Jednak nie. Sąsiad. Trzeba po choinkę pojechać, nie? No, bo właśnie żonka mnie coś tam gadała, że choinkę trzeba. Mały wypadek. Dobra, Olek zaraz wróci, jak zwykle, taki standardowy. Jedziemy już po małej przerwie. Lecimy, lecimy. Odstawiłeś mi rozrzutnik? Tak. Okej, okej. Uważaj, jak jeździsz. Spokojnie. Ale bączki kręcą, o Boże. Nie? Te bączki fajne kręcą, o Boże. Bączki, bączki.
Dobra, już. U sąsiada na polu. U mnie? Nie, u twojego sąsiada. O, wow, u mego, to sobie możesz nawet proboszczem być. Sąsiada na polu. Gdzie mi ten rozdzielnik położyłeś? Co, ja tam z tyłu obok kombajnu. Okej. A pług? Bierzesz teraz. Pługu nie wziąłem przecież. O kurna, wszystko. Sąsiad, ja mam pytanie, teraz mam piechotą iść? Bo chyba mój case tam został, nie? Dobra, zamknijcie oczka. Wyjedziesz, nie wyjedziesz. O, Ohio. Sąsiad. Co? To już nic z mego fenda. Łe, łe, łe. Boże. Boże. Ciolipa, już po nim. Ogień. Gdzie w wioskę? Gdzie ty stoisz? W rowie. No ale w którym? Na zakręcie. W którym? Jak masz zakręt... Kociotki? Dalej niż środka. Bliżej? Ale w sensie bliżej twojej gospodarki? Po prostu jak masz, jedziesz to nie cały czas i tam będziesz miał, jak skręcasz w stronę biedry. A dopiero... No to chwilę, sąsiad, możesz poczekać. Tego sobie zgasza, szkoda paliwa. Ja jestem koło ciotki dopiero na tej wiosce. Sąsiad, bo ja tak się wdupiłem, bo jakiś idiota wiózł, wjechał z opryskiwaczem, rozdał jeszcze kwiat. Nie będę tego komentował. No to musisz hol przynieść, bo hol u ciebie jest. Albo iść do Zenka i kupić nowy. Sąsiad, to się później odczytuje. Jak ja sąsiad koło ciotki dopiero jestem. Tym ci to na pewno wyciągnę. Właśnie miałem tego idiotę z opryskiwaczem. Właśnie widzę. O Boże, to jest dramat. To jest dramat. Dramat, no. Ale... Nie, jedź dalej, nie patrz, ja sobie poradzę. Jedź sobie dalej. Jakim cudem Dobra, nie umiem jeździć ciągnikiem, mało. Sąsiad, coś z siebie wyrośnie. O kurde. Co? Teraz ty weźmiesz? Nie wiem, belarkę. Daj ci kartkę. To belarka. Prasę w sumie. Nie prasę możesz teraz wziąć. Co tam jeszcze została? Prasa? I przyczepa, tak? Czy co? Tak. O Boże, jak trzęsie. No to fędnie. U mnie w kajcie na balonach to nie czuję nawet dziury. U mnie też, tylko że... O Boże, dobra, wyjechałem. Za co tam zostało jeszcze? Nie wiem. Bo nie wiem, ci przyjechać. Nie ściąga cały czas, bo chyba mało powietrza w jednym kole.
O Boże. Została kresa. I szczepa. A tylko? Chyba czekaj, skończam. Tak. To poczekaj chwilę. Tam. Ja nie wiem, czy ja dojadę, bo z powietrza ma w jednej Japonii. Poczekaj tam, bo ja już jadę do siebie. Ty faktycznie ślizgujesz, bo na oponach letnich ja też się tak ślizgam, się to masakra. A ty na letnie opony to wiesz. Ale 200 w miejscu idzie. Jak nie wiem, jak to z tego zakrętu, jak ja na oponach letnich 200 cisnę w zakręcie i mnie tylko delikatnie ślizgnęło do rowu. Panie, bo ja mam łyse opony. Wszędzie masz łyse? Nie no, że ty jeździsz i nie wiem. Tylko mi teren do rowu rzuciło, wiesz, na zakręcie, na letnich, bez dociążenia, to wiesz. Dobra, ja koło ciotki już tam na tym skręcie, co ty wpadłeś, to ja 200 mam i... Ach, mały, tylko delikatnie mi rzuciło. Dobra, tu na ręcznym. Mów jak będziesz abatnego domu. Okej. Okay. O Boże! Podcie prasę! Ale mu przeryłem podwórko, o Boże. Trzeba podczepić prasę, no. Czy... Podczepionej. Zwolnimy truch! A, to już tego nie widziałem. Bram masz całą. Czekaj, tu smutka, tu z tego. Dobra. Ten sąsiad to mi wszystko potrzebności. Boże, ty mi jedziesz, ja. Sprzedał. Na pewno ty... Jak ty chcesz to doładować? No tyłem, nie? Nauka par... jeżdżenia tyłem. Czekaj, ja sąsiad trochę kawałek do przodu, bo tu dziura jest. No sąsiad, no już... Ale tu jest w dół. Dawaj. Butem. Właśnie! Sąsiad, czekaj, zobaczymy jak w tamtej stronie jest. No dawaj. No, masz jeszcze buta czy tam. Dobra, stój. Odczepię. No. A jestem ciekaw, czy to będzie się trzymać tak. Sąsiad. Oj, chyba ci coś podniosło. Sąsiad, ty nie musisz parkować tego. Ja ci mojego frenda nie dam. No daj, sąsiedzie. No proszę. No sąsiad. No ej. No polone... No daj mi sąsiad. No sąsiad. Odpinaj. Nie ma takiej opcji. No ty słyszę, źle zrobisz to znowu! Ja źle zrobię to tak. Pomyślera. No. Przekasuję ci to. No i to, i co tam wystaje teraz, no? Czekaj. Tu zobacz, ile wystaje, pół koła. To z każdej jednej strony i z drugiej ma porówno wystawać. O, tu masz taki prąd i to masz środkiem tu. Robię co mogę. To mówisz, że już max? No, max. No to ja... Tu nie wejdzie to. Ta, jeszcze może lepiej mnie wciągnij. Cofnij teraz. Jeszcze... to max? Max.
I zwierzyj z tym. Nie, to tu nie wejdzie. No nie wiem. No to trudno się mówić. Takie, to nie na takie barety. A, trudno się mówić. Przyjedziesz jeszcze raz, sąsiad. Jak zapłacisz za paliwo, to chętnie. No to ci zaleję do pełna. A, spoko. A zwłaszcza moja beczka z moim paliwem stoi u ciebie. Jakim twoim? Za moje pieniądze paliwo. A beczka moja. No, twoja beczka, ale moje paliwo. Ale moja beczka. Aha. Dobra, wracamy. A może sąsiad nie wyprzeć? Nie oglądaj, co ja będę... Lepiej nie wiem, co widział, co ja będę robił. Jezu, jak się tył zarzucił, ale zadryftowałeś. No mówię, że to na letnich oponach. Tak, ja zaraz będę w burcie. Mój tył mnie z tyłu rzuca. No dobra, trzeba szybciej. Trzeba szybko wyjechać, kurna. Sąsiad! Ty dwójka. Jadę. Sąsiad! Skarpa! Staw, jezioro i woda! Sąsiad, ja to widzę. Ciotkę mijam. Oj, ty sąsiad. Jeździ się umysz. Ty ten parubo. Powodzenia. Uwaga, zakręt. Ach! Kurna. Lodowisko. Normalnie lód na tej drodze. Nie ma wyprzedzania. Gabaret jedzie środkiem drogi. Ja wszystko w lusterkach widzę. Spokojnie. Gdzie mnie wyprzedzasz? Rumunię! Mówię, letnie opony to ma! Ty jak ci przygasował tyłek? Serio? No. Sąsiad! Powodzenia! A trzeba było opony zmienić. W ogóle sobie trzeba było opony tobie kupić. Ta szkoda pieniędzy. Gadasz, szkoda pieniędzy na zimowy opon. No szkoda, to tylko laweta, ona stoi w jacie codziennie. A, w zimę laweta niepotrzebna, ale to jest. No wcale, nie? A, już widzę, że wyjeżdża. O nie! Brawo, brawo. Teraz jak ja wjadę, cofnij. Przepij go. O, dobra. Jogiel! To sąsiad, to jeszcze raz. Przywieziesz mi, okej? To poza odcinkiem, bo mi się nie chce. No to później pojedziemy. A teraz wywieziemy zboże. Na tym odcinku. Co? Miłego tam ustawiania. No ja już ustawiłem, nie? No. A gdzie mi tą siebie postawiłeś? A nie wiem. A, no to w sumie ona tu może wstać. Dobra, bierzemy case'em chyba, tym małym pojedziemy w przyczepami. Ja muszę swoją przyczepę wziąć. No, chyba na jednej przyczepie nie będziemy wywozić, nie? No to ja muszę to jest dwie stare moje wziąć, dobra. A wejdzie ci na nie? Powinno. Ja swoje moją 60, tylko muszę się cieplej ubrać. A ja wyładowałam se elegancko. Na nowe przyciepy. Nówki sztuki nieśmigane. To tam sąsiad miało, mało miałeś. No, miałem więcej na pewno od ciebie. Załadujesz. Jak zejdziesz na skup, to powiesz ile będziesz miał, ile miałeś. No, no wadze będzie widać, nie? No, no. Sąsiad, ty tam lepiej w internecie zobacz,
ile ja mam, ile jest na sklepie, w jakim skupie jest najdrożej. A co, przyniesie, tak? No. Dobra, dojadę do domu, bo neta nie mam teraz. No dobra. 2000 obrotów na liczniku, o Boże. O Boże. Zobaczymy, ile łyżek będzie. Moich tych ładowarkowych. To już na razie masz bliżej. Ty masz bliżej, a ja kurna muszę jeszcze do domu jechać. No ale ty w ogóle masz. Będziesz mieć bliżej do skupu, nie? Zależy do którego, czy tam do miasta, czy tu na blisko mnie. Ciekawe, gdzie jest przynica. No to ja ci powiem, że już mam pół przyczepy pierwszej. Chyba po prawie pełną, tak. No to ja sobie tandem to pociągnę. Kwendem? Takie małe przyczepy te? Liczwarem, a... panie. To niech będzie liczwa. Niech się nie chce odpinać do liczwara. Przetestujesz, jak do liczwar idzie. Mój case versus... bo ja mam 100 coś koni w tym moim też. No i co? Pierwsza moja przyczepa będzie na 100% pełna. A ona ma 17. W 20 ton będzie. O Boże, 60 ładować. O Boże. No, ty, ale ty masz sąsiad mniej ode mnie. Pierwsza pełna już. Ty miałeś dwa pola do koszenia i miałem jedno, ale wciąż długie. No. I co, sąsiad, pierwszą przyczepę już mam pełną. Ale ty miałeś obornik rozrzucony, a ja nie miałem, bo mi się rozrzutnik zepsuł, co nie pamiętasz? Czekaj, miałem sprawdzić, no. No. Ty wiesz, gdzie jest młynarek? Nie, a ty wiesz? To jest niedaleko ciebie. A tam tu nie w lewo, tylko tam w prawo na tą wioskę, tak? Czekaj, jak masz wiaskę. To skrzyżowanie, no, to skrzyżowanie, no to wiem gdzie. Nie, jak masz sklep, to jest naprzeciwko taki młyn. To tam? Tam. To ja mam fajnie, bo to blisko jest. Jak zwykle się spije. Pierwsza łyżka. No to ja powiem ci, że w 20, może 25 tą będę miał, może 30, może nie, no więcej będę miał. Te dwie przyczepy moje będą pełne. Ci powiem, pani Karolu. Tak? No. Tylko sąsiad, bo ty, ja tam jestem chyba podłączony na twoje konto, nie? No tak. No i sąsiad resztę będziesz, powiesz mi, ile tam ci przyszło i wtedy mi oddasz, nie? Dobra, dobra. Dobra, sąsiad? Dobra. A moje konto z twoim jest połączone i wiesz. No właśnie o to chodzi, dlatego będziemy musieli sobie poddawać, nie? Ja ci powiem, ile ja mam, to ja ci oddam wtedy. Ale to 60 kasuje, o Boże. A ty mówisz, że ty mi to ty będziesz musiał na dwa razy obrócić, wiesz o tym, nie? Nie, przecież na te... a nie no. Najwyżej jej... Najwyżej... na to może... To fenda podłączę do tej nowej przyczepy. A czy tą nową teraz będzie się... na tą nową siedzi hani sięgnie, nie? Żeby załadować. No to czwarem te stare dwie przyczepy ładuje. Ale ty, siedziecha sięgnie ci na tą nową? Sięgnie.
No to zrób tak, że tą dużą, nie? Mam dwie pełne, tą dużą plus tą HL-kę twoją, tą Metal TH i HL-kę. Podłącz do jednej i do czwarem to pociągnij. Nie chcę iść. Albo Fendem. To mówię, że teraz tu ode mnie, jak wyjeżdżam, to w lewo, tak? Tak, w lewo i tam już miał ruki tam, naprzeciwko sklepu. Chyba gromy. Ty Kejf, ci powiem, że pod górę i to, bo wyjeżdżałem, to 27, 28 i rośnie w górę prędkość. Z dwoma pełnymi przyczepami, nie? Halo, jesteś? Jestem, jestem. No Stibil, no dobra. I teraz tu mówisz, że w lewo, ta? Obok tam tego, hodowcy. O tu, dobra. Ale tu wagi nie ma, ty. A nie jest waga. Nie, nie ma wagi. Idziemy, ty. I co teraz sąsiad? O, jak oni mnie oszukają? Nie wiem. Dobra. Bo już tu prawie moją pierwszą przyczepę kręczę. A to nie tam, nie? Sąsiad, patrz, ile ci na koncie się było? Czekaj, wysypałeś wszystko? Wsypię. Wsyp. Ile miałeś? 71 tysięcy. Czyli ci 10 tysięcy przybyło? Nie, 11. A ja mi przybyło już... Ja mam 12, czyli akurat będę mieć na wpłatę kredytu. Ile miałeś? 70. A ja mam teraz 25. Wpłacimy kredyt. O, i 5000 na 300. Równe 5000 mi się zostało. Może ile ja to będę wyładował, bo nie. Jechać dziejką do ciebie? To dziękuję. A za darmo. No to, to dawaj. No to sąsiad, podciąg te dwie przyczepy w jednym, to ci załaduje to. Za późno, bo ja już mam tu starą i HL-kę mam podpiętą do tej. A HL-kę masz załadowaną? Nie mam. A tą starą? Mam. Pełną? No już prawie. No to tą, tą nową plus tą starą podciąg w jedno. Starą i nową. A HL-kę odstaw. Dobra, ja to na razie cofnęłam się, nie wyrobiłem. To ale ci powiem, że Kej z tymi moimi przyczepami ładnie wygląda. Aż miniaturkę szczelę. Miniaturkę. Dobra, miniaturka szczelona. Ładowarką możesz do ciebie, tak? Co? Halo. Sąsiad. Co? Ładowarką do ciebie, tak? No, no. Jakbyś mógł. No i siadę. A co tam jeszcze sąsiad zostało u ty? To przy okazji mnie odwiedzisz wtedy, nie? No. Trochę tego śniegu tu na tą drugą wysypię. Dobra. Oho. Co? Dobra, to zawsze.
I co, sięgnie czy nie sięgnie? Zobaczmy. Najwyżej przerysuję. To nie ładuj, bo ja już jestem koło ciotki tu. Nie sięgnie. Mówiłem. Trzeba zainwestować w coś, sąsiad. Trzeba. No, ładą pareczkę. A co, możesz już kupić ode mnie tego klasa? Co, ładowarkę? No. A, spoko. Ile chcesz? Z całym osprzętem? No, z całym. Z łyżką i widłami? No. 110. O Boże. To może będę miał, jak sprzedam to całe zboże. 110, a ile masz? 70. 70. No kre... No, albo na kredyt mi dasz i 110 dla mnie. Mówisz, że tą młodą wereczkę chcesz mi dać 110? 100. 105. 100. Bez sprzętu. Łyżka tylko. Sama łyżka jest tylko 1000 warta, więc... 3600. Ile? 3600 łyżka kosztuje. Aż się muszę upewnić. I widły 1100. Dobra, dajesz mi 105 tysięcy za łyżkę i widły. I wodowarkę. Dobra, niech ci będzie. Ale jak to będę miał? No ja też jak będę miał nową na oku. Sąsiad, gdzie ty jesteś? Wyjeżdżam już do ciebie. A no widzę. Aż ty trochę, żeby śniegu wysypię. Oborniku może co? Trochę? Co? Wszystko wziąłeś? Aha. Ty chyba te sąsiada... Przecież pod sąsiada kupiłeś. No. Ale to chyba używane, co? No, używane. Tak myślałem. Nie. Czekaj już. A, bo śniegu mam. Nie podjeżdżaj mi to, bo cię zaraz to przykasuje. Ile ten doń czwargoni? Nie mogę lecieć bez niego. 43. Sąsiad opłaci ci się, kiedy ja to zaraz wezmę wszystko. Ty, a wszystko na Wiltonkę by ci nie weszło? Nie wiem. Masz podbiór. Dobra, spokojnie, sąsiedzie. Zobacz, ile masz na Wiltonce, tak na oko. To weź to wszystko, zbierz. No już. No jeszcze tamto. Ile masz teraz na Wiltonce? Tak na oko. O, raz mam 25 ton. Razem masz 20, około 25 ton, ta? Tak. A ta mała ile ma pojemności? 12500. 12500. Odjąć 25? Nie wiem. Ma 26 prawie. To chyba się zmieści, co? A co? No to może byś to mam wykiprował, a ja cię przyładuję wszystko na dużą. Nie, dziękuję. No dobra, to i tak wiesz, że ja mam więcej, nie? Bo moja jedna ma 17 pojemności, a miałem dwie pełne. To 17 i 17, to masz 20, 34 tony nie miałem. Polnie mi jedzie sąsiad? Tak, na bezpieczeństwo. Bo dzisiaj to ślisko wciur.
To tu będzie. Ale to i tak będę musiał. O Boniu. No to jest jakaś tu inna droga naokoło? Nie. No jest! Dobra, ciul, tam najwyżej. Wiesz, mnie zbierał. Z drogi. Ale tego burnika mamy w sąsiedzie, nie? No, na 2 lata. Jo. Ja tak sypnę do mnie, że. Ach! Przed orką sypię. Po orce sypię. Wiesz, jak mi to sypnie? Też sypię. No, a ty masz mniejszy rozrzutnik ode mnie. Będziesz wolniej to robił. No i co, ale w kacierstwie będzie. No, może. No Boże, sąsiad, zwalniam jakby co. O Jezus, o Jezus. Bo tu jest zakręt i z górki. O Jezus. To ty dużo w sąsiedzie nie ominąłeś, wiesz? No, no. Aż chciałem cię wyprzedzać. Dobra, 45 potem. I sąsiedzie, kiedy my po tą choinkę pojedziemy? Poza odcinkiem? Albo teraz szybciutko. Na odcinku? Ale ty dziur! Sąsiad! Sąsiad, co się stało? Muszę walić, od łyżki mi odpadło. Ja cię bolec mi wybezpieczył się. Musiałem. I łyżka mi wypadła. Oho. Chodzimy do lasu, pojedziemy. No tu jest las! No to wezmę mojego paltka czy czapkę i jedziemy. Sąsiad! Pojedziemy! Ty pojedziesz bez przyczepki poltkiem. A gdzie jak? Gdzie choinkę sobie? U mnie na przyczepę wezmę jakieś 2 landary. Natniemy choinki, będziemy choinkami handlować. Co handlować? Dobre. No co? Weź. Ja jeszcze chciałem drzewo sobie ten trochę. No, to się płatnie. No. Ale nie sąsiad, ja wiem co zrobić. Albo weźmiesz tą małą przyczepę, nie tą twoją wielką. Ale ja chcę malutko tą do Polska. Choinkę? Na choinkę, tak? To co obok Polska w Ale sąsiad, weźmiesz przyciepę tą, co teraz ciągniesz tą małą, ściągniesz nastawki, ściągniesz burty. Jedną burtę otworzysz albo ściągniesz, nie? Naładujemy choinek szczubem aż, nie? Zamkniemy przyciepę, zapasujemy i wrócimy tu, będziesz mieć pełną przyciepę. Ja tylko chcę jedną choinkę. Ale na handel! Sąsiad! Jedna choinka, za metr choinki, policzymy sobie 200. Masz choinka 10 metrów, to masz 2000. Sąsiad, ja nie chcę trafić do sądu. A za co niby? Na dołek. Za nielegalne handlowanie choinkami. A za prywatne handlowanie. Nie będziesz nikogo nie zatrudniać, to jest legalne. Nie wiem, rób co chcesz. Ja do tego nie. Ten. Ja w ogóle, po ile była ten? Uważaj, co? Sąsiad! Po ile było ten, jak to się nazywa? Pszenica, no? 900 za tonę? Czy 700? 700. A, wyminąć się może. Bo ty mi drogi zajeżdżasz i po śniegu muszę jechać. Jak zajeżdżam? Jadę krańcem drogi. Aż na krawężnik wjeżdżam. Patrz, aż na krawężnik jadę. No, dziękuję. Weź tam szybciej, rusz się. Dobra, już się ruszyłem. Nawet dobrze ci idzie. No, mój to 40 jechał. Co, on pod górkę to przyspiesza? No właśnie, mój też przyspieszał. To mówisz, że chcesz tego klasa kupić ode mnie? No. Ale to nówka prawie. No. No to 110, nie? Muszę liczyć. Sąsiad, gdzie ty to wysypywałeś? Tam, sąsiad, poczekaj. Tam masz takie leje jakby, no sito. I tam do tego sita musisz wjechać. Dobra. Nie tu, sąsiad. A gdzie? Biegnę już tam. Tu musisz najpierw, byłeś na wadze? Gdzie one? Ja ślepy jestem. Już biegnę. Bo ja tu pierwszy raz jestem. No ja też byłem pierwszy raz. Będę z binami. Tu masz wagę. Co? A no. Spoko, to ja się do przodu wjadę.
O, już ci mówię, zaraz będziesz w filmie, ile masz? O tak. 4200. Sorry, nie 4200, tylko 24 tony 200. No sypaj, sypaj, sypaj. Przejdziemy ustawienie na to. Ciebie słyszał, burtę cię otworzę. No ma, sypaj. Sypiesz? No sypię pan. Dobra, jeźdź do mnie na gospodarkę, zakończymy odcinek. Dobra, spoko, spoko. Dobra, sąsiad, ty tam dylam do ciebie. W kolejnym odcinku od tego, tym stylem będziemy ciąć choinki. No, no, no. W sensie dwa śnieżu się podwórko tak jak nowo. Nigdy w życiu. Śnieg jest za ładny, żeby go niszczyć. No, nie. Zobacz tu, patrz. Dzień dostajny. Sąsiad. Sąsiad, zobacz to. No, ładne. No. Ładny zestaw wygląda, nie? No, tylko że te ciepły są wysokie. No i co? Bo stoją na górce, zobacz, patrz. No, a co z tymi robisz? Właśnie tu będą ten choinki na tych będę wiózł. Dokończymy ten odcinek, czy nie? No. To dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Siema.